W zeszłym roku rozpoczął działalność Dzienny Dom Opieki Medycznej w Orzechówce. Placówka ta, prowadzona przez Brzozowski Darmet, zajmuje się opieką i rehabilitacją seniorów mających za sobą pobyt w szpitalu. W niedzielę 18 czerwca w D-Domu został zorganizowany Dzień Otwarty. Towarzyszył mu piknik żonkilowy zorganizowany przez Fundację w Trosce o Życie. Wydarzenie to zgromadziło licznych uczestników, dla których przygotowano wiele atrakcji. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Orzechówce funkcjonuje 10 miesięcy. Pod naszym dachem już było 60 kuracjuszy. Śmieją się, tańczą, bawią, rehabilitują. W zasadzie dzisiaj mają taki pierwszy zlot. No dzisiaj to jest pierwszy zlot. Mamy właściwie w komplecie uczestników. Brakuje tylko 4 osoby. Łączenie pokoleń, bo fundacja od 7 lat organizuje akcję żonkilową, propaguje ideę hospicyjną i z przewagą w tych akcjach uczestniczyła młodzież. Natomiast dzisiaj, tak jak widać, jest łączenie pokoleń od przedszkola do seniora. D-Dom jest placówką pobytu dziennego. Opieka i zajęcia w nim trwa 3 miesiące. W każdym turnusie uczestniczy grupa 15 osób. Pacjenci podkreślają nie tylko poziom świadczonych usług, ale i serdeczne relacje panujące w Orzechówce. Jestem zadowolona. Chętnie bym wróciła tu jeszcze raz. A proszę powiedzieć, długo pani korzystała z usług tutaj do domu? 3 miesiące. Przez 3 miesiące? Przez 3 miesiące byłam. Listopad, grudzień i styczeń. Życie tutaj jest po prostu, jakby można było powiedzieć, zorganizowane. Życie jest zorganizowane i wszystko przebiega w najlepszym trybie. Skorzystaliśmy z rehabilitacji, z tej groty solnej, która była nam bardzo potrzebna. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o opiekę tutaj, to była bardzo dobra. Bo każdego na to stać, by drugiemu radość dać. Niech w tym sercu nie ma złości, niech w nim miłość zawsze gości. Moja mama uczestniczyła w pierwszym turnusie w Domu Opieki Dziennej, była niesamowicie zadowolona, dlatego że ma wiele schorzeń. Natomiast tutaj otrzymała rehabilitację, wiele zabiegów, z których była oczywiście bardzo zadowolona. Co prawda nie mieszkam z mamą, ale mama codziennie do mnie dzwoniła z wieloma wrażeniami, mówiąc, co się tutaj wydarzyło, co się tutaj działo. Myślę, że dla takich ludzi starszych oczywiście niesamowite znaczenie mają zabiegi, ale również sam pobyt z kuracjuszami, ponieważ nawiązały się tutaj niesamowite przyjaźnie. Na przykład dzisiaj widziałam, jak się spotkali, jak są ze sobą po prostu bardzo zżyci. W pikniku wzięła udział delegacja z zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej z Preszowa na Słowacji. Myśmy przyszli z Preszowa. Spotkaliśmy się z panią dyrektor w lutym podczas konferencji na Słowacji. Wtedy otrzymałem zaproszenie do odwiedzenia placówki. W przyszłości planujemy kontynuować naszą współpracę poprzez wzajemne kontakty i wymianę doświadczeń nie tylko dyrekcji, ale i pracowników obu placówek. Zabawa w niedzielne popołudnie i wieczór była przednia. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Wystawiono stoiska gastronomiczne. Estradowym występom towarzyszyły przejażdżki i pokazy jazdy samochodem. Scenę oraz nagłośnienie udostępnił samorząd gminy Brzozów. Żółte koszulki na deski. Robimy choreografię. Yeah.
Sił.